Z bardzo wielu powodów Kraków jest miastem zupełnie wyjątkowym. Ja czuję osobisty, emocjonalny związek z murami miasta Krakowa. Moja uwaga skupia się na tym, jak to wygląda. Kto mieszkał w danym budynku na przestrzeni 5-6 wieków. To jest dom Długosza, który pamięta jeszcze czasy właściwie XIII i XIV wieku. Ulica Kanonicza to takie miejsce szczególne, ale ze względów specjalnych, mianowicie u stóp Wawelu. A skoro o Wawelu mowa, to ja muszę zdjąć czapkę i mówić tylko bez nakrycia głowy, bo to miejsce święte, wzgórze wawelskie. Na każdej z kamienic są herby poszczególnych kanoników, bądź też biskupów, bądź też innych właśnie dostojników naszej przeszłości. To jest wielka sprawa, która się udała nam zrekonstruować, łącznie z tym wykuszem, który niegdyś wyglądał nieco inaczej, bo to była toaleta, tak zwana zewnętrzna w Pałacu Biskupim. Pan profesor Franciszek Siejka niewątpliwie w Krakowie to człowiek instytucja. Jest odpowiedzialny za bardzo wiele procesów w tym mieście i to kluczowych, które związane były z jednej strony z jego pracą na uniwersytecie, funkcją magnificencji, a teraz przede wszystkim są to prace związane z odpowiedzialnością za pewne sumienie miasta, no bo tak należy nazwać zarządzanie społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Każdego roku w czerwcu ogłaszamy nabór wniosków na rok następny, nie wiedząc, ile będziemy mieli pieniędzy. Przyjęliśmy założenie, że te komisje 12-osobowe, te zespoły 12-osobowe odwiedzają wszystkie te zabytki, przygotowując w oparciu o bardzo szczegółowe wytyczne listy rankingowe. Zabytków, które są zgłaszane na dany rok, jest zazwyczaj trzykrotnie więcej niż my możemy dofinansować. Szkoła podstawowa nr 4 przy Smoleńsk. Nie mieści się nam Płaszów tym razem. Nie mieszczą nam się Stoki Wawelu, co też nie jest dobrym. Tyle tylko, że one się nie mieszczą, drodzy Państwo, bo to jest 100% zadanie. Nie dostało punktów za udział własny. Wypracowaliśmy taki model nieznany właściwie w całej Europie. Dotujemy tylko w połowie wykonanie prac. Pozostałe daje właściciel. No chociażby za ubiegły rok, 2014, do 30 milionów, które Kraków pozyskał na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, dołożono ponad 31 milionów z kasy własnej. Dlatego Kraków tak wygląda, a nie inaczej. Kiedy Polska nie istniała na mapach Europy, rodziła się tutaj ta wielka nadzieja lepszej przyszłości. I tak się stało. Kraków stał się duchową stolicą Polaków. Poeci, pisarze, malarze, wszyscy podążali tutaj, ażeby po prostu dotknąć, zobaczyć. Właściwie trudno znaleźć w XIX wieku pisarza, który nie by odwiedził Krakowa, albo za życia, albo po śmierci. I tak oto na początku XIX wieku zrodził się pomysł, ażeby powstał Panteon Bohaterów Narodowych. W krypcie zasłużonych na Skałce złożono doczesne szczątki 14 wybitnych ludzi, naszych artystów, pisarzy, poetów, a także uczonych. Krypta została wypełniona. Zaproponowałem taką fundację, Panteon Narodowy w Krakowie, której fundatorami było 11 uczelni państwowych Krakowa z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele, Polska Akademia Umiejętności i Metropolia Krakowska. Powstało w ten sposób kilkanaście krypt.
mniej więcej na co najmniej 30 do 40 tego typu sarkofagów, które tutaj od 2013 roku znajduje się wielkiego pisarza naszego Sławomira Mrożka. Idea Panteonu, żeby naszych największych rodaków w ciszy i spokoju uhonorować bez politycznych czy pseudopolitycznych waśni, była wspaniała. Potrafił to zrealizować. Mówimy często o społeczeństwie obywatelskim i ciągle mówimy o tym jako o pewnym marzeniu. Chcielibyśmy, żeby Polacy byli bardziej skłonni do czynnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej czy całego państwa. Franciszek Ziejka jest typowym przykładem takiej postawy. Nikt mnie nie zmusza do prac, bo mógłbym jako stypendysta ZUS-u oczekiwać tylko na to, na dzień, kiedy przyjdzie mi emerytura. Jeszcze mnie stać na to, ażeby można było coś pomóc mojemu ukochanemu Krakowowi. Tu jestem przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jestem członkiem rad kilku muzeów, Wawelskiego Muzeum na Zamku, historycznego, etnograficznego. Próba zrozumienia drugiej strony. To jest bardzo ważna cecha osobowościowa. Wszyscy go znają. I aż trudno sobie wyobrazić współczesny Kraków bez jego obecności. Ja mieszkałem przez parę lat na ulicy Kanoniczej pod numerem 14. Po drugiej stronie ulicy mieszkałem. Pamiętam z tamtych lat, że to była pełna ruina. Olbrzymia liczba zabytków Krakowa jest w fantastycznym stanie. Jest po prostu piękny. Kraków jest po prostu piękny. Kraków pięknieje także dzięki profesorowi Franciszkowi Ziejce. Ten bezpośredni kontakt z pamiątkami naszej przeszłości pozwala zupełnie mieć właśnie ów emocjonalny, bezpośredni stosunek do owych także zabytków, do murów, ale także wytworów ludzkich, tego co nam pozostało po historii. Nazwisko profesora Ziejki z Uniwersytetem Jagiellońskim związane jest na trwale. To jest typowy przykład człowieka uniwersytetu w najlepszym tego słowa znaczeniu. Sądzę, że jeden z największych rektorów w sensie dorobku Uniwersytetu Jagiellońskiego, na pewno po II wojnie światowej. Kiedy zostałem wybrany rektorem Uniwersytetu, obliczano tutaj i obliczono, że byłem 303 rektorem. I kiedy mnie pytano, czy jestem dumny, z tego powodu powiadałem, no oczywiście, że tak, ale równocześnie mam pełną świadomość, że ja jestem tylko jednym z ogniw, że jesteśmy tylko właśnie tym małym ogniwem w łańcuchu historii, że w związku z tym myśmy nie zaczynali historii i my jej jeszcze nie skończymy. Mamy tylko zrobić wszystko, ażeby to ogniwo wzmocniło w miarę możliwości ów łańcuch, który będzie się ciągnął przez następne stulecia.